przemienia. Dzisiejszy temat: Kirk Hammett wybitnym gitarzystą jest. Aby udowodnić tę tezę, posłużę się analizą partii solowej tegoż artysty z utworu Fade to Black zespołu Metallica, znajdującego się na drugim albumie tegoż zespołu pod tytułem Ride the Lightning. Szanowni Państwo, jest wielu wybitnych muzyków, ale takich, którzy potrafią wyjęte na dłoń serce ścisnąć tak do bólu, żeby wyciągnąć z niego cały ból egzystencji, ukazać piękną, nostalgiczną wizję wszechświata, jest niewielu. Kirk Hammett takim gitarzystą według mnie jest. To prawdziwy profesor kwantowości wszechświata. Początek tejże cudownej partii solowej wyraża ból, nostalgię, cierpienie. Prawdziwą głębię sartrowskiej egzystencji lub też buddyjskiej myśli polegającej na tym, że wszystko jest cierpieniem i tylko wyzwolenie z przyczyny i skutku może nas od tego cierpienia uwolnić. To wszystko wyraża początek tejże partii solowej. Pozwolę sobie zademonstrować. Teraz, po tym cudownym, nostalgicznym nastroju, w którym podmiot liryczny ukazuje swoje cierpienie, które nakazuje mu myśleć o samobójczej wizji swojej przyszłości, pojawia się bunt. Dlaczego tak jest? Dlaczego muszę być nieszczęśliwy? Pyta podmiot liryczny tej partii solowej. I w tym momencie Kirk Hammett dokonuje przecudownego, bardzo szybkiego, błyskotliwego, technicznie w pełni wirtuozyjnego przewrotu gitarowego i niczym słynny piłkarz ręczny Alex Dujshebaev bardzo szybkim zwodem pokonuje obronę przeciwnika, otwierając sobie drogę do światła bramki, aby strzelić gola. Tak też tutaj, w kolejnej odsłonie tej partii solowej, Kirk Hammett dokonuje właśnie takiego zwodu. Zwodu, który jest zwodem myślenia człowieka buntującego się wobec zaistniałego stanu rzeczy będącego cierpieniem. Pozwolę sobie zademonstrować dalszy ciąg tejże partii solowej. I od razu widzimy to fantastyczne, genialne przejście wybitnego gitarzysty z tego bardzo szybkiego, błyskotliwego zwodu do znowu tej nostalgicznej myśli, że przecież i tak nic nie zmienię. I tak cierpienie pozostanie. Dalej to już jest tylko pogodzenie się z losem. Posłuchajmy. Czy nie cudowne? Piękne. Szanowni Państwo, piękne. Ucho Wszechświata, usłyszawszy to solo, zmieniło po prostu całą wizję Wszechświata. To było w latach 80. Ale w tym momencie utwór jeszcze się tak naprawdę nie zaczyna. A Kirk Hammett jeszcze tak naprawdę swojej cudownej solówki nie kończy. Dlaczego? Mianowicie teraz następuje dopiero podniesienie teatralnej kurtyny, po to, żeby powiedzieć do słuchaczy: teraz, teraz przed wami dopiero zaczyna się prawdziwy teatr. I zagrał to tak. (Śmiech)
jeszcze raz. Koniec, szanowni państwo. Możemy sobie tylko zadać jeszcze pytanie, czy gdyby ta solówka powstała w baroku i gdyby powstała w jednym z koncertów skrzypcowych Antonio Vivaldiego, to co byśmy wtedy o niej powiedzieli z punktu widzenia tak zwanej sztuki wyższej? Szanowni odbiorcy, mam nadzieję, że teza postawiona na początku mojego opowiadania, czyli Kirk Hammett, wybitnym gitarzystą jest, została przeze mnie udowodniona. Najważniejsze w muzyce jest serce. Dziękuję za uwagę. Koniec części pierwszej. Ciąg dalszy nastąpi. Zapraszam.